Dzień dobry, witajcie w kartach dnia na środę. Karty dnia na środę, już patrzymy, jak będzie wyglądał ten dzień. Karty dnia środę. Trochę nerwowo mi się dzisiaj ten dzień pokazuje. Ale ta nerwowość jest pokazana w nas, dlatego że w tle czytania umiarkowanie. Raczej nie będziemy mieć powodu do tego, żeby aż tak bardzo się denerwować. Czym to może być związane? Przede wszystkim tutaj mi się jakaś odległość pokazała w niedalekiej przyszłości. Wiadomo, w Polsce zbliża się długi weekend, co dla niektórych może oznaczać wyjazd po prostu gdzieś. On się pokazywał już od niedzieli. I w związku z tym pokazały się obok siebie właśnie te dwie karty nerwowości. Może dzisiaj być na przykład tak, że będziemy mieć głowę pełną pomysłów, będziemy proponować coś komuś, ale zostaną one storpedowane. I dlatego właśnie stąd pokazała się ta nerwowość. Mam wrażenie, że to będzie wychodziło od jakiejś kobiety. Kobiety, która ma większe doświadczenie i której warto posłuchać. Czyli nawet jak będzie nam się wydawało, że nasze pomysły są po prostu wspaniałe, to warto otworzyć się na to, że ktoś może mieć większe doświadczenie, może wiedzieć po prostu albo odczuwać to, w jaki sposób sytuacja się rozwinie. No i tutaj jest pierwsza taka kwestia, która pojawiła się w tym układzie. Otwórzmy się na rady idące ze strony jakiejś kobiety. Oprócz tego ta energia, która pokazała się w podświadomości, ona sugeruje, że te wszystkie kwestie, które te wszystkie spory, te wszystkie niejasności, które się dzisiaj pokazały, one prawdopodobnie nie będą miały aż tak dużego znaczenia. I my to podświadomie będziemy wiedzieć, będziemy odczuwać to przede wszystkim i tak jak wczoraj Wam powiedziałam, że gdzieś tam z tyłu głowy będziemy myśleć o tym, że wygramy, że przezwyciężymy i będziemy mieć dużo siły do tego, żeby stawić czoła zmianom, tak dzisiaj w podświadomości będziemy mieć takie poczucie, że nie warto dzisiaj się wdawać w jakieś dyskusje, w jakieś kłótnie, spory, niejasności, można od razu wyjaśniać, bo nie warto po prostu sobie psuć humoru i nastroju przed tym weekendem, prawda? No i pod koniec dnia mamy widoczną tą szóstkę mieczy, czyli wyruszamy w trasę, wyruszamy w drogę, ale, co jest ważne, ta karta również się wczoraj pokazała, tak więc możemy traktować pojawienie się tej energii jak kontynuację jakiegoś procesu z dnia wczorajszego. Może to jest coś większego. Ja już teraz ze swojej strony życzę Wam takiego pozbierania, poskładania tych wszystkich spraw, tak żebyście na pierwszy plan, żeby u Was wyszło to, że nie warto psuć sobie dzisiejszego dnia tymi sporami i zdenerwowaniem, bo może się coś takiego pokazać, może cień tego zdenerwowania się pokazać w Was samych. I tyle ode mnie, my słyszymy się już jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.